przechodzimy do poziomu 6 i wy jesteście już po obejrzeniu poziomu 5, jeśli oglądacie po kolei. I w poziomie 6 jako warpki 11 zrobimy. Się chyba domyślacie co. Możemy jeszcze kupić tutaj stroje, żeby było po kolei. I weźmiemy sobie strój B. I naszą Mindy. Mindy się czyta? Nie wiem. Przejdziemy ten poziom. Widzicie, już mamy tutaj przeszkody, które powodują, że stajemy zostajemy zaserowani. Albo nas serem strzelić. Trzeba uważać. Czy u mnie to jest jakiego warpki 11 w was, to jest warpki numer który? 32 chyba. Patrząc w kolejności, tak? O, 6 razy 5 jest 30, później jeszcze dodać ten warpki, który jest za start. Na starcie dostajemy darmowy warpki, nie? Na wejście do gry dostajemy darmowy jeden warpki. To mamy 31. Więc kolejność to jest 32 warpki. Jeśli oglądacie po kolei każdy warpki. Jeśli oglądacie nie po kolei, no to nie wiem, jak wy sobie to liczycie. Ale ja wam naliczam, że to jest 32 warpki, a ja dla mnie to jest warpki 11. Sami zresztą widzicie, jak zaczynam. Każdy warpki. To było tam na mapie pokazane, ile warpki mam razem zrobione w tym momencie, co robiłem tamte warpki. Ok. I słyszałem, jak fajnie się pokonuje przeciwników. Grzebek jeszcze ty. Oczywiście idziemy po te 4 monetki, żeby były na naszym koncie. Na naszym rachunku, że tak powiem. Oczywiście to nie jest rachunek, z którego sobie korzystamy. Bo to nie jest w ogóle rachunek, to jest po prostu konto w grze. Jakkolwiek to można nazwać. Ekonomicznie. Okej, pokonani. Ogólnie jak oglądacie poziom 6, to na pewno już macie odcinek z Badży. Tak, tu jest 14 na 50, to nie to chciałem zobaczyć. Chciałem zobaczyć właśnie co? To, 39 się jest troszkę jechany. Chciałem też po tą monetkę, żeby później nie trzeba było łapać. No troszeczkę jest żebyśmy mogli mieć złapać, to trzeba było jeszcze jedno kółko zrobić. A tak, mamy kółko niestracone. I niestracony czas. Jesteśmy w sumie dwie, prawie 3 minuty na robieniu tego orpia. Okej, i lecimy. Okej, możemy sobie tu skoczyć, balonik sobie odlatuje, a my idziemy dalej. Pokonani, co są pokonani. Zagrzebki też jest ważne, więc już sobie go nabijam. Za hamburger już jest chyba bardzo zrobiony, ale czemu by go nie pokonać? Czemu by sobie nie ułatwiać zadania?
co mamy sobie zrobić z zadaniem, skoro możemy sobie ułatwić. A ułatwienie jest podczas pokonywania przeciwników. Okej, wracamy do gry. O, spadliśmy. Ale przynajmniej pokonaliśmy te tutaj sandwiche, czy jak je nazwać można. 77 monet jest zdobyto. Tutaj sobie możemy skoczyć nawet tu, to pokonać tego, potem tych, potem tych. Okej, okay, udało się nie dostać tą strzałą. No i mamy poziom 6-4, w sumie 5 minut zrobione. Tak mi się najlepiej przechodzi, że po jednym orpiu na wejście do levelu. Dzięki temu mamy więcej kas. Nie? Jest, tak, on jest ten od popychania kamieni. No i przechodzimy dalej. Mój orki 28, a wasz orki... który to jest orki? 33 to jest łapki, które teraz zrobię, czyli właśnie tą dwójeczkę. Tę misję jeszcze nie widzieliście, kto robił, więc sobie obejrzycie, jeśli będziecie oglądać po kolei wszystko. O tak. Okej, strój nie będziemy kupować teraz. Następny strój to jest, będzie dla niej kupiony. Kolejności. No, to jest nieregularne, tak? Więc nie wiadomo, w którym momencie kupiłem dla kogo. Nieważne. Jak będziecie oglądać po kolei, to będziecie wiedzieć, w którym odcinku był kupiony strój dla każdego z tych klientów. Jeśli nie, to tam nie wiem co. Ok, bierzemy Rico i lecimy. Tak jest. Rico zrobi tu misyjkę. Oczywiście standardowo idziemy pierw po coiny, a później pójdziemy po naszego klienta. Oddaje się trafić. No. No. No traf go. W końcu. On rzuca chili, ten Rico nasz. Wszyscy dostali, to już jest serce, nie? Tak jest. Wszyscy dostali z puszki chili. I zjeżdżamy. Z okazji przyjmując ser na klatę. O, wszyscy dostali. I to dwóch na raz zostało za jednym zamachem. Wiem, że coiny są jeszcze daleko w tym poziomie, ale pójdę po nie, pomimo że może nie powinienem, bo za dużo później wracania jest. Ale jednak 77 coinów możemy zabrać w tym poziomie. Więc wyciągnąć takie pieniądze z poziomu to jest bardzo opłacalne, tak. Zjedźmy sobie. O, traf go. Czas, no widzicie też. W sumie ci co pchają kamieniami, bo jak nie ma poziomu z kamieniami, no to nic nie zrobią, tak. Tam już jest kamień, ale pierw kojny. Nie przesadzasz sobie setek? Okej, ty obrywałeś. Nie, tam jeszcze pójdziemy. Więc nie ma. W sumie możemy. Pas. No okej, pokonamy go w drodze powrotnej.
tutaj kilka osób naraz można pokonać bronią na dystans. No. W końcu oberwał. W końcu nasz serowy przeciwnik oberwał. Okej, szybko tu. No szybko mi idzie. 3 minuty jestem. Aż tutaj. Nie straciłem więcej żyć. Tylko na tym jednym przeciwniku straciłem aż 2. Okej, nie oberwałem z sera. Oddaję się z grzybek. Wszyscy dostali. Tam już nie ma co iść. Bo to nie jest misja do tych misji, które są tam na lewo, tam na górę. 24 minuty jestem tutaj, więc w sumie w minutę przejdę jeszcze raz z powrotem. Więc jakoś specjalnie dużo czasu nie tracę na tym zbieraniu pieniędzy. Ciao. Nie wiem, mamy coina, ale wiecie, że ja lubię pokonywać przeciwników. Pac, wszyscy dostali. Tamte ogórki załatwimy w drodze powrotnej. Minuty i jesteśmy na końcu poziomu, nie? Ale oczywiście nie idziemy do tej klatki, tylko wracamy się do naszej klatki, która jest w drugim etapie. Trochę wracania jest przed nami, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe, że poszłem pokojny. Poszedłem pokojny. Cztery coiny jeszcze są do zabrania, które możemy. A serio, akurat w serek wskoczyłem. Dobra. Idziemy. Powrotem do... Jednak straciłem trochę czasu na tym, ale za chwilę szybko ten czas odzyskamy w inny sposób. A tutaj niestety nie jesteśmy kimś, kto lata, więc musimy przelecieć balonem. Jakbyśmy mogli latać, to byśmy to przelecieli w swoim glidowaniu, ale niestety nie umiemy latać. My umiemy tylko pchać kamienie naszym Riko. Riko tylko potrafi pchać kamienie. No. Wiem, że troszeczkę ryzykowne jest tutaj skakanie, no bo jeden spadek. Nie, ty. Muszę cię niestety pokonać. Jeden spadek i wszystko, i kasa się wysypuje, tak? Ale widzicie, że idzie to jakoś. Okej, idziemy.
do naszego celu. Żeby było bezpiecznie, to jeszcze sobie pokonamy ich raz. Ciebie raz. Dobra, już nie musimy tych dwóch. Żeby ty jeszcze nie oderwałeś. Patrz. I tak musiałem tędy wracać, więc nie szedłem w tę stronę dwa razy. Jeszcze pokonać tego. I mamy wejście do naszego orkija. 8 minut robię ten level. A tutaj ile jest serów jest? Ninjowy. Już, no. Masz. Tu jest jeszcze przycisk, który otwiera nam wejście do naszego klienta. Jeszcze serek jest do pokonania, który nawet nas nie zauważył. I pomidory chronią naszego tutaj pomidorowego Grega. Greg. Tak jest, to jest Greg. No. Więc no. 28 worki w mojej kolejności. 33 worki w waszej kolejności został zaliczony. U mnie worki numer 20, u was worki numer 32, 34. To będzie właśnie to, co pokazałem. I zrobimy to nią. Tylko najpierw już kupimy stroje, że... Tak, search panel już ma odblokowanego. Robiąc trzeci worki w poziomie 6. No ale tak jak mówiłem i powtarzam się jeszcze raz, jakby się ktoś pytał. Worki są robione według mojej kolejności i są one nieregularnie robione w waszej kolejności. Tak. No, dużo przykładów już było, nie? Że orki dalej były zrobione, a orki wcześniej nie. Bo taką sobie kolejność wyznaczyłem i niestety musicie mi to wybaczyć. Zrobimy to penem. Penny to zrobi. Okej, z tym strojem. Uwolnimy klientkę w poziomie 6. Jako worki 34, u was u mnie 30, nie, 20 w sumie. Tak jest. Już tam ogóreczka na początku załatwiliśmy. Tym borówkowym sosem. Polewa to jest w sumie, nie? A widzę, że jest odsunięty ekran, więc... Okej. Okay. Masz. No wparłem w ciebie, serio. Dobra. Pokonani wszyscy, tu jeszcze sobie serce weźmiemy. Dobra. Uciek, to już niestety nie trafimy. Ogórek chce uciekł, to już go nie będziemy ganiać, bo za dużo czasu już postrasili. Nie jest powiedziane, że muszę wszystkich przeciwników pokonać, tak? Tak jest, jakiś przeciwnik, który mi ucieknie, no to nie pokonał go przecież, tak? Bo po co mam taki czas, żeby czekać na niego jeszcze raz? Bardziej jak taka odległość jest pomiędzy mną, a tym przeciwnikiem, który uciekł, w tym wypadku ogórkiem. Okej, pokonani. Znaczy, nie, okej. To jest tylko czarny pasek, który chyba na mnie, wam nie wpływa na oglądalność. No, masz. No, wpadłem sobie sobie. Masz. Te ptaki to chyba są pod sałaty ustawione, nie wiem.
Jestem pewien, ale chyba można je nazwać sałatą latającą. Sobie jeszcze pójdziemy po te coiny tutaj. Standardowo, jak to zawsze było. Biorę wszystkie coiny. Staram się nie mieć tych, które są dla mnie dostępne. Ok, pokonani. I zjeżdżamy. Właśnie, ponieważ mamy nią, to możemy sobie taki numerek zrobić. Okej, szybko to się udało zrobić. Szybko, szybko lecimy dalej. My wiemy, gdzie jest wejście do tej klient, którą ratujemy. Masz. Okej, ostrzeleni. Wyskakuj. Ogólnie w hamburgerze chyba nie ma pieczarek, więc nie wiem, co pieczarki robią w tej grze, ale nie przeszkadzają mi. No w sumie, jakby ktoś chciał, to hamburgera z pieczarkami chyba mógłby sobie zrobić, nie? Hamburgera z pieczarkami. Wszyscy dostali. Ty jeszcze dostałeś. Ok, sobie pójdziemy tu. Tak jest, już jest zrobiony balet. Pokonając tu. Chodź ogórek. Idziemy tędy. Ciach. Tylko jeden ogórek nam w sumie uciekł. Ale cała reszta została przez nas złapana. Macie? Jeszcze sobie wyczyścimy ten teren. Tak dla zabawy, żeby każdy miał okazję pokonać 7 hamburgerów przynajmniej w tym poziomie. I idziemy po ostatniego klienta w sumie, który jest do uratowania w tym poziomie. Okej. Patrząc z mojej kolejności, pierwsza misja, którą robię wall jumpem, ale według waszej kolejności to jest druga misja, którą robię wall jumpem. Fajnie się skacze tym wall jumpem, nie? Dobra, i tutaj. Okej, 109. To na strój nas nie stać. Okej, ona ma przepychania kamieni. Więc warpy 20 w mojej kolejności, w waszej kolejności warpy numer 30. 4 został wykonany. No więc, warpy numer 14 u mnie. A u was workiem numer... który to będzie? Według kolejności w grze? Jeszcze raz to liczę. To jest 30 worki. Zrobione. Tu jest do 30. 31 to jest ten darmowy. Tu jest 32, 33, 34, 35. W kolejności, jak oglądacie, to jest 35. Jeśli oglądacie oczywiście po kolei, bo jak oglądacie inaczej, no to nie wiem, jak wy sobie to liczycie. A
A ja liczę sobie, że dla was, że to jest 35, a dla mnie to jest 14. I zrobi to profesorek. Na odcinku z badżem, który się pojawi po odcinku z poziomem 6, będzie. No, 3 badże. One już są tu zaliczone przeze mnie, ale wy je obejrzycie dopiero po poziomie 6. Dzień później. Dzień później po tym, jak się pojawi poziom 6, to się pojawi druga część badży. Okej. Więc wyjaśnię, dlaczego jest taka, nie inaczej. Tutaj jeszcze sobie poprawimy ekran. Okej. A, jeszcze monetkę zgubiłem, okej. Ta monetka na tym żółtym serku ciężko było. No, można było jej nie zauważyć, bo tak samo żółta jest jak ten ser. Tak, no bo barze mają swoje osobne części, tak? One nie są. Łącznie z łatwiami odcinków, tylko są osobno. Ja tych barzach, które wymagają konkretne osoby. Pierwsza część się pojawiła po trzecim poziomie, pomimo że powiedziałem na tym odcinku, że się pojawi tego samego dnia, to jednak się pojawiło dzień po trzecim poziomie. Kolejność, no wiecie, że kolejność łupki nie jest w grze, tylko jest ustalona przeze mnie. Jakbyście nie wiedzieli, to idzie to zauważyć, nie? Dobra. Ktoś się grzybek schował. Więc dlatego też bardziej też będą takie. Będą robione troszeczkę, no. Nie. Jak to nazwać? Nie. O, serio przerzuciło przez to? Dobra. Bardzo są robione jak? Nieregularnie, może tak. Bo na przykład tu jest zrobiony bar. Będzie zrobiony. Nie będzie żaden bar. Jakby miał być ten w środku, by był zrobiony. Tak, tam trzeba lecieć. No właśnie. Przez chwilę zapomniałem, że ja balony zbieram, nie? Przez chwilę zapomniałem, że ja tu powalony jestem. Przez chwilę zapomniałem, że jestem tu powalony. Przez chwilę, ale tylko przez chwilę. Okej. Nieregularne są te badże pojawiające się w odcinku, tak samo jak nieregularne jest pokonywanie każdego, zdobywanie każdego warp keya. Na przykład tutaj jest warp key numer 14, a na przykład warpy z burgerami w tym poziomie będzie jakiś późniejszy, tak? Albo na przykład warpy z Gregiem jest jeszcze w tym momencie niezrobiony, a wy już jesteście po obejrzeniu jego. I znowu zapomniałem, że ja balony zbieram. Znowu o tym zapomniałem, że ja tu jestem po balony. Więc jakbym poleciał, to bym musiał się potem po ten jeden balon wracać. Szczęście mi się przypomniało. I nie trzeba się wracać. Więc nieregularne jest w tym sposobie na poziomy, a już w sposobie na orki będzie regularnie. Bo tam to będzie wszystko po kolei. I tam nikt nie będzie musiał się zastanawiać, który
który WarpKey był poprzedni. Będzie jakoś to ustalić, jaka to jest kolejność, bo wystarczy, że sobie zobaczycie, który WarpKey był. WarpKey numer 13. Teraz robimy WarpKey numer według mojego 14, według waszego 35. Zobaczę po wyświetleniu, jak wam się ogląda takie nieregularne przechodzenie WarpKey. Mam nadzieję, że wyjdzie to pozytywnie i najlepiej jak może. I nie tracę, i że nie będzie tak, że tracę teraz czas na pokonywanie typu WarpKey. Bo później jeszcze dwa razy chcę. Dwa podejścia jeszcze będą. To jest podejście drugie, a później jeszcze będą dwa, nie? Tak jak to mówiłem na początku pierwszej części. Nie powtórzę się. Ja jednak się powtórzyłem. Powtórzę się tylko z tym, że będą jeszcze dwa podejścia. Ale już więcej nie powiem, nie? Bo po co mam powtarzać dwa razy to samo? Balona zapomniałem. Tak jest, balona zapomniałem. Nie muszę ukrywać się z tym, że wiem coś, bo przecież już pierwsze podejście było. No. Nie muszę. No nie, teraz jeszcze musimy poczekać jeszcze raz, ale na szczęście już sobie wyczyściliśmy etap, więc przynajmniej teraz mamy większe szanse, żeby z tym WarpKeyem wyjść z tego poziomu. Okay. Chodźcie, ogóreczki. Raz i dwa. I mamy zakończone WarpKey. No i tak się skończył po zebraniu tego piątego balona, ale dla mnie skończenie WarpKeya to jest przejście do końca poziomu. I tak powinno być w grze. Nie? Nie, że sobie tam można zrobić WarpKey i później wyjść z poziomu. No w sumie to jest ułatwienie, tak, ale... Dobra. Odblokowany w tym momencie jest poziom 7, a wy go zobaczycie po poziomie 6. Tak jak to było do tej pory, nie? I... Tam też jest nieregularne to przechodzenie poziomu 7. Kolejność przypomina mi jest według tego. A samo odblokowywanie WarpKey jest nieregularne, nie? Tak jak już zauważyliście to zresztą w poprzednich 6 częściach. WarpKey numer 37, u was jest WarpKey 36. Jeden niżej. I on polega na zebraniu tych tutaj. Skupiłem sobie strój dla naszego joja. Weźmiemy strój zielony i pokonamy te 10 hamburgerów. Nie jojem, Gregiem. Joja to jest jego broń. Joja to jego broń, tak. Fajnie się tą bronią bije, bo... blisko i na dystans bije. Dobra. Strzelajcie. WarpKey 37 zakończymy poziom. Znaczy ja zakończę poziom WarpKey 37. A w sumie u was też się WarpKey 37 kończy poziom. O, zbieranie coinów ma WarpKey numer 37, tak? Kolejno w grze.
patrząc po kolejności worki w grze. Patrz. Okej, okay, hopsa tu. No, myślałem, że cię trafię, dobra. Ale pokonamy w ten sposób ciebie jako czwartego, a ciebie jako piątego. Chyba po raz ostatni przechodzę poziom szósty w sposobie na poziomy. Gdzie wy jeszcze macie do obejrzenia na zbieranie coinów. Ale no, już to chyba ostatni raz przechodzę ten poziom. A chyba, że robienie barzy będzie wymagał, tak, chyba jakiegoś barza jednak zrobię jeszcze w poziomie szóstym. No w końcu jutro jest odcinek z barzy, druga część. Oczywiście no, one są nieregularne, tak samo jak orki. Więc na przykład jutro może być barz, który był zrobiony przy jakiejś innej liczbie orki. Więc się w sumie dowiecie, jeśli będziecie chcieli oglądać. Dobra, zjeżdżamy. Pewnie nie interesuje ta informacja tych osób, które już no, oglądają to w późniejszym terminie, tak jak już wszystko weszło. Więc no, to, że jutro to u nich to jest... no nieważne, tak, no bo już odcinki weszły, tak. Jeśli oglądacie to w późniejszym terminie niż w termin, w którym zostało zaplanowane. Okej, tylko nie spaść. 3 minuty już jesteśmy na etapie tym latającym. O, trafiliśmy idealnie w tego, jak go nazwać. Tego, który nam pozwala się odbić w górę. Okej, wszyscy dostali z naszego jaja. Także ty też. Orzeżenie trasy życia. Niektóre łatwiej robiłem szybciej, niektóre wolniej. No to oczywiście zależy od tego, czy udało mi się przegrać, czy mi się nie udało przegrać. Tak. Jak przegrałem, no to się to przeburzyło, bo trzeba było powtarzać. Ale chyba do tej pory ani jeden poziom nie miał porażki, więc... Przynajmniej tak mi się wydaje. No nie pamiętam, jak tam wyglądało to. Dobra. A już 4 minuty? Serio? Tak szybko? 4 minuty już jesteśmy tutaj w tym etapie, pokonując wszystkich przeciwników i zbierając wszystkie monety. No jak nie patrzyliśmy, no to tak jest. Okej, 9 burger. Teraz tutaj ogóreczki pokonać. Musimy niestety z tej pozycji, bo inaczej by nas pacnęły i nie dałby nam wejść. Okej, wpadłem na tego sera w tym przypadkiem, ale ważne, że został pokonany. Okej. Okej, nikt nie dostał, znaczy ja nie dostałem od ich strzał, więc... I jeszcze tylko tutaj pokolę tego hamburgera. I warpi 37 w mojej kolejności, w waszej 36 został zaliczony. I tym sposobem mamy. Znaczy przed wami jest jeszcze miejsce z coinami. Ok, 120 coinów, dobry wynik. Warpi numer. U mnie numer 16, u was numer... ...37. Jest working ten tutaj. Robione będzie Kingslayem. Najpierw jeszcze kupiłem sobie stroje, żeby było po kolei. Następny strój, jak będzie mnie stać, to będzie dla profesora. No chyba, że kogoś odlokuje w międzyczasie. Bo jak zauważyliście, ja kupuję stroje po kolei,
tak jak tutaj są nasze właśnie klienci ustawieni. Jak na razie ani razu nie musiałem nadrabiać, bo mi się kasa idealnie zgadza z tym, co robiłem na barzach i z tym, co przechodzę w grze. Tak, mam już pen, pomimo że jest 6 poziom jeszcze. Ale no, tak jak mówiłem, kolejność jest ustalona przeze mnie, a nie przez grę. Dlatego jest tak nieregularnie, tak. Jest nieregularnie, było o tym mówione na początku pierwszego odcinka. Z pierwszej części. I ja już tego nie zmienię, tak. Już 5 części macie nagrane, teraz macie nagrywaną końcówkę 6 części. Wreszcie tak oglądacie. Jeśli widzicie ten fragment, to oglądacie końcówkę 6 części. Bo to jest ostatnia misja, tak? No. Tak jest, to jest ostatnia misja. Jeszcze tutaj są monety. Myślałem, że to jakiś ogórek będzie, ale chyba już się pojechał. Albo go rozwaliłem. Widzicie? Pokonani. 25 coinów mamy już. To jest w sumie 6 misja z coinami, którą oglądacie. Druga misja z coinami, którą ja robię. Mając tą misję. Robiąc tą misję, tak. Widzicie to? Nawet stanął na krawędzi. No. Gdzie ty tam skaczesz? Masz. A to był ser, jak widzicie. 100 serów już pokonanych. I to jest, co jeszcze możemy zobaczyć w tym momencie. Jakie jeszcze badże nam zostały z pokonywania? No, to grzybki na tyle będą zrobione. Później są bekony i te. I grzybki. Które zaczną się pokazywać w poziomie 7, a jak zauważyliście, już poziom 7 przeszedłem, nagrywając misję 6, to końcówka misji 6. O, nieregularnie nagrywam, tak. Powtarzam się, ale to dlatego, żeby już się wiedzieli, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Mogą się tutaj znaleźć osoby, które na przykład obejrzą sobie tylko 6 poziom, a później nie wiedzą, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Więc powtarzam się jeszcze raz, nieregularnie to jest. Te worki są wyznaczone przeze mnie, kolejność worki, a wy to oglądacie w kolejności takiej, jak jest w poziomie, tak jak to było w poprzednich 5 częściach, tak. 6 część, no częściami to nazywam, bo to należą te kije ulewiane do jednej gry, więc no części, tak. Części albo level, albo odcinki, można nazwać, levele można nazwać, odcinki można nazwać, no części, tak. Są różne tam synonimy tego wyrazu, który można tu użyć. Tak jest, to są synonimy. Tutaj 75 monet. I lecimy dalej przed siebie. Tak jest, aż muzyczka fajna jest. Okej, okay, sobie spadnijmy. 3 minuty, w sumie 4 minuty prawie, że przechodzę ten poziom. Prawie mam kolejną 100 monet. I teraz będzie zagrzybka badż. Tak jest. Już setny grzybek, którego pokonałem. A i znowu. Widzicie, tam są monety, ale
skoro już tu jesteśmy, to sobie wyczyścimy teren. Podnieś, okej. I ostatni raz jesteśmy w tej części etapu, w tej części levelu. No tak, to jest ostatnia misja, więc ostatni raz. Poprzednia misja, jaka była robiona z burgerami w tym poziomie. W kolejności, jakiej oglądacie. Nie mogę powiedzieć w kolejności, jakiej ja to robię, bo kolejność jest zupełnie inna. Udało się spaść ground powder na tego. Ok, mamy tego Warpia. No, poczekajcie, no właśnie. Chciałem was dopaść, pomimo że już mam za was badge, ale jak na punkty was zrobić. Macie? I mamy 100 coinów wyniesione z poziomu. Ok, mamy 199 coinów. 16 warpi zrobiony. Patrząc na waszą kolejność, to był warpi numer 37. I teraz będzie część z poziomu 7. I to za 2 dni, bo jutro jest część druga z badżami. I tym sposobem, czyli warpi numer 37 w mojej kolejności, w kolejności waszej, zakończyłem poziom 6. Już mamy zakończony poziom 6 i jutro tak jak mówiłem, jutro jest druga część z badży, a za 2 dni będzie odcinek z poziomu 7, więc oglądajcie.